moja przygoda z gołębiami zaczęła się od młodych lat. Po prostu dzieckiem już byłem, to już się interesowałem gołębiami. Tak naprawdę lotowałem w oddziale Muława. W 2006-2007 przeszłem do oddziału Rypin. No i efekty wtedy już od razu w sekcji. Zostałem mistrzem na gołębie młode. W oddziale nie pamiętam, jak to było, ale już tak po prostu ten. Zacząłem się bardzo już tym interesować, podchodzić do tego tak poważniej. Gołębie pocztowe zacząłem poznawać, co to są gołębie pocztowe. Zakupy już zacząłem czynić od 2008 takiego roku, takie poważniejsze, bo pamiętam, że w 2009, dokładnie, w 2009 na wystawie ogólnopolskiej już zakupiłem ze 2, ze 3 sztuki od Andreasa Drapy, to było syn na pewno Ronaldo, syn Platiniego, córka Ronaldo. No i tak dokupywałem już od 2009 naprawdę już wchodziły gołębie dobre, od dobrych hodowców światowych i tego, to można powiedzieć, że czynię to do dnia dzisiejszego. Z biegiem czasu zaczęły przychodzić wyniki, raz lepsze, raz gorsze, ale byłem już parę razy mistrzem na gołębie młode, w oddziele, stare coś tam w trójce, w piątce, no w dysze przez, można powiedzieć, 10 lat nie wychodziło się z dychy. No. Tamten rok był, można powiedzieć, gorszy, troszeczkę anteny mnie zawiodły, zegary, nie gołębie, bo gołębie naprawdę lepiej latały w tamtym roku niż nawet w tym i ten, ale no wszystkiego się nie da, ja nie mam czasu tak tego. Wyniki na wspólnych gołębnikach bardzo dobre osiągam, no naprawdę jest czym się chwalić na tych wspólnych gołębnikach, widać o jakości gołębi. Miałem pierwsze drużyny w Małopolsce, miałem pierwsze gołębie z finału, można powiedzieć, no nawet tutaj takim wynikiem, którym no chwalę się i po prostu można już się powiedzieć, że chwalę tymi wynikami, wrogowie światowej sławy nazwiska, czy po prostu dużo hodowców. Przez 3 lata cały czas trzecia drużyna, druga, w końcu osiągnąłem pierwszą, drugiego asa miałem. No, nie miałem jeszcze pierwszego gołębia z finału, pierwszego asa, no ale wkładamy, to nie jest takie wszystko proste, że to można chcieć. Jest i cieszę się, że z mojego gołębnika wychowałem, można powiedzieć, na moim gołębniku olimpijczyka, który poprowadził Piotrek Bugała. Zresztą naprawdę tam były fajne gołębie u Piotrka. Tak jak co tak pamiętam, to 3 sztuki gołębi. Tam było w 2018 Piotkowi dane około 15 sztuk gołębi. 3 się wybiły niesamowicie. Gołąb olimpijski w mojej hodowli wychowany nie umie to wylatał, ale przynajmniej w mojej hodowli już od 2018 takie gołębie się rodziły. Na przykład gołąb o numerze, którym nie pamiętam, to właśnie raczej pamiętam, to 4292. To drugi lotnik polski w kategorii Sport H. Pierwsza nagroda za standard ten gołąb osiągnął. No, siadał wyśmienicie, latał. Jego brat z gniazda, drugi tak samo, nawet może lepiej siadał, tylko też miał pierwszy konkurs na 4000, 12 konkurs na też 4000, 5 konkurs na 8000. Z gniazda brat tego, te dwa gołębie w 18 roku, co były wychowane. No to jeden się okazał olimpijczykiem, też tam samica była super, też w tym 18 roku wychowana, 4280 była pierwsza na 7100 gołębi, druga na 6700, na kilometry 560, takie już pod kategorię C. Naprawdę z 2 lat miała 56,02 w kategorii C.
z 18 jeszcze roku, można powiedzieć. Wtedy dokładnie pamiętam, nawet tutaj, gdzie pod Wiato mam samochody, dla Piotrka odkładałem jednego dla kolegi, dla Wojciecha Błaszczaka z oddziału Bygdosz, też tam jest gołąb o numerze 4671. Ten sam rocznik 2018 był trzecim lotnikiem w kategorii A w oddziele. Takie fajne sukcesy przychodziły. No, później, no, 2021 się okazał taki dla mnie naprawdę, no nawet do żony mówię, że wspólne gojebniki, dokładnie. W 2021 rogowo zaskoczyło mnie takie, no takie było dopieczętowanie. Pierwsza drużyna, drugi as. Golden Voss, czyli gołąb, który zada każdy hodowca, co to jest za gołąb, co to jest za ptak i jakie wyniki i sukcesy ten gołąb pokazał. Hodowcy, Golden Voss to jest gołąb, który Tomek zakupił, ale nie bez powodu. Podstawowym gołębiem rozpłodowym w hodowli rodziny Łepuch jest mały Voss, czyli gołąb, który hodowcy wydał genialne asy lotowe, czyli jest to rodzeństwo do Golden Vossa. Rodzina Łepuch, kiedy wskazywała takiego fenomenalnego gołębia, następcę małego Vossa, to właśnie był Golden Voss. To właśnie w tamtym czasie, kiedy organizowana była aukcja, Tomek sam podpytywał. Wiktor mówi, aukcja wystartowała, jaki tam jest ten gołąb najlepszy? Hodowcy, Golden Voss to jest gołąb, który jakbyście zobaczyli, jego rodzeństwo, czyli 65-13, był w 2009 roku 14 konkursów gołąb zdobył. Pierwszy lotnik oddziału, pierwszy as oddziału kategorii C, pierwszy as oddziału kategorii D, czwarty as okręgu kategorii C. Następny brat tego gołębia, 75-96, gołąb drugim lotnikiem oddziału, drugi as oddziału kategorii D, trzeci as oddziału kategorii A, piąty as oddziału kategorii C, ósmy as okręgu kategorii D. Ojciec jest to mały Voss, jest następnym ojcem 73-74, czyli kolejnego super asa. No i teraz ktoś może zapytać, okej, to jest mały Voss, a co dał Golden Voss? Golden Voss, hodowcy, wydał kilkanaście super gołębi jako asów lotowych, które zaczęły się wybijać. To był następca w rodzinie Łepuch tej linii Vossa, Vossa 94. Tomek, tego gołębia ty zakupiłeś za jaką kwotę wtedy? Około 30 tysięcy euro. I to był, hodowcy, ten początek, kiedy Tomek sprowadził tego gołębia do swojej hodowli. Gołąb, absurdalnie wysoka kwota, ale hodowcy, kto sobie na to pytanie odpowie, czy ten gołąb coś da? Da w momencie, gdy zostanie połączony na najlepsze partnerki, na najlepsze samice w hodowli. Czy da ten gołąb coś? Nikt tego nie wie. No tak, dlatego teraz zacząłeś też w rodowód się wczytywać. Ja wcześniej przeanalizowałem, że to jest jeden z lepszych gołębi. Można powiedzieć, na tą chwilę był najlepszy u państwa Łepuchów. Dlatego nawet numer obrączki fajny i tego stwierdziłem dokładnie, że to nie jest byle jaki gołąb, że można o niego walczyć, licytować z dwoma, trzema poważnymi klientami się licytowałem od tego gołębia, ale to inna sprawa. I stwierdziłem, że jak szukając linii Vossa, oprzeć hodowlę, czy po prostu wychować coś fajnego z linii Vossa, no to innego nie widziałem. Dokładnie. Dziecka, żeby tego, a jak najbardziej na samczyki ten. I o takiej budowie i o tak
o takim ślicznym oku i tego stwierdziłem ten. Ja wcześniej właśnie, no może było bliżej pokolenie, jako ojciec jego, ale to ojca, dziadka... 05 rok? Dokładnie. To już nie było go, chyba w tej chwili jak kupywałem. Coś się hodowcy zaczyna i coś się kończy. W naszym portalu aukcyjnym Pigebook, dobrze wiecie, że uruchomiliśmy Pigebook Breeding, czyli nasz gojemnik rozpłodowy. Zakup Porsche, Diamond Porsche, to był nasz zakup i największa inwestycja w historii mojej firmy. Po rozmowach z Tomkiem, które trwały od 3 miesięcy, stwierdziliśmy, że do naszej hodowli na razie w formie wypożyczenia gołąb trafia jeden z twoich podstawowych również samców, który jeszcze nawet żaden gołąb w Polsce nie był sprzedany. Historia się hodowcy w tak sposób nie zamyka, bo gołębiem, który w hodowli Tomasza Czaplińskiego zostaje, to jest Platinium, jeden z najlepszych potomków Golden Vossa, czyli gołąb o imieniu Platinium, Golden Voss razy Marciszewska. Marciszewska od Piotra Bugały, czwarta samica Polski, została sparowana na Golden Vossa. Jest to samica, która w obecnym czasie jest w USA, została tam sprzedana. Samica, która w USA już jest gwiazdą, w Polsce jest gwiazdą, a Platinium jest jedynym gołębiem, który zostaje tu u Tomka i to jest jeden z najbardziej fantastycznych gołębi w budowie. Tak, jest... odzwierciedleniem. Wcześniej na filmach gdzieś pokazywaliśmy, to identycznie wygląda, tylko rocznikowo młodszy, dlatego mniejszy park, narost i tego, ale uważam, że za kilka lat nikt nie pozna, który był Golden, a który Platinium. No, uważam go za najlepszego syna, takiego, którego w tej chwili posiadam w rozpłodzie, ale mam jeszcze kilka fajnych odrzuconych. I na pewno jeszcze wrócę do mnie. Stwierdziłem, że idzie do Wiktora, do, jak można powiedzieć, centra hodowli Pigebook. A i w tamtym roku żaden mudek nie był sprzedany w Polsce. Dwa były sprzedane do USA. Tak, do USA były dwa sprzedane dla, można powiedzieć, stałego klienta. W tym roku chyba, raczej z mojej hodowli uważam, że na święta, czy na pewno sprzedamy jednego, raczej puścimy na aukcję i Bogom przechodzi na 2 lata, może więcej, do Wiktora, do stacji hodowlanej. Po prostu dogadaliśmy się, ja na tym nie stracę. Wiktor posiada dużo dobrych, drogich gołębi. Zamienimy się, dogadaliśmy się. Takie gołębie jak lotniki, drugiej gołąb Polski, czy tego, no, umie gołębie lotowe, czy drugiem as na rogowie, to nie są z przypadkowych gołębi, to są takie gołębie właśnie z wyśmienitych linii i to są bardzo drogie gołębie, które są, no i tak się trafiają, żeby coś zrównać innym hodowcom, przy małym czasie, no to trzeba kupić drogie gołębie i ono się przy małej opiece, a się wybijają, bo te średnie przy mojej opiece, tak jak nie mam czasu, nigdy się nie wybiją. Nigdy nie dałbym rady, żeby był liczonym hodowcą, żebym się liczył na wspólnych, żebym się liczył w oddziele, był szanowany i tego. To muszą być gołębie, no w moim przypadku, może ktoś poświęca gołębiom, nie wiem, 20 godzin na dobę, bo, czy doba trwa 24, może 8 godzin, są lepsze efekty, ale jak ja poświęcam może godzinę z żoną. Ja uważam, że jeżeli takiego gołębia sprowadzamy do Pigebook Breeding i dajemy na najlepsze samice, jakie sprowadziliśmy, to prędzej czy później coś się na pewno pokaże. Dokładnie. O to chodzi, że nie odbiega od budowy. Budowę ma. Dzieci przekazuje super budowy. To tylko kwestia czasu. To jak ja bym miał zaczynać teraz od początku i być tak mądry jak na tą chwilę, to nigdy bym nie zaczął 100 gołębiami w rozpłodzie czy ileś, tylko sprowadził sobie kilka dobrych gołębi budowy. Dokładnie. I opierał się na takich gołębiach. I ja już kilka sztuk wychowałem, fajnej budowy, fajnych gołębi. No Platinium, to mi się wydaje, że jest jeden z najlepszych dzieci Golden Vossa. Zresztą tutaj dodam taką informację, że Platinium, który w twojej hodowli zostaje, jest wyjątkowym hodowcy gołębiem ze względu na to, że jest parowanie Golden Voss razy Marciszewska. Marciszewska została sprzedana przez Piotra Bugałę, czyli czwarta samica Polski. Została sprzedana do USA, do Chicago i tam osiąga super sukcesy, więc wyjątkowe łączenie, bo takie łączenia w Polsce nie ma nikt. Tylko masz jednego gołębia takiego ty, wiem. A brat poszedł wtedy sprzedany do USA za właśnie 10 tysięcy złotych. Brat do Platinium. Tak, dokładnie. Jesteśmy hodowcy przy gołębniku, można powiedzieć, pierwszym, który powstał na tej posesji
bo postawiłem dom, chciałem mieć gołębniki, chciałem to zrobić jak najbardziej dobrze, bo to się gołębniki mamy na zresztą, czy dom, czy coś, to na parę ładnych lat, żeby to służyło, ale tak naprawdę bym teraz może inaczej, to wszystko po czas pokazuje, dlatego w tym roku nie są z tego gołębnika lotowane, mało słońca, są gołębie rozpłodowe. Są go, jako pierwszy powiedziałem, że ten gołębnik, ale ze starej posiadłości, z podwórka jest tam taki starszy gołębnik. Welce też jest przeniesiony, dlatego stąd gołębie poszły do Elki. Też może troszeczkę tym gołębiom nie służy, wszystko przenoszone co roku. No ale praktykujemy, uczymy się, tak jak i metody, pierwszy rok i tego. Zobaczymy wszystko dalej, ale no, gołębniki są właśnie na tej posiadłości jako pierwsze postawione. Jaką metodą? Na tą chwilę lutuję metodą klasycznego wdowieństwa. Pierwszy rok, uczę się. Dużo miałem telefonów podpowiedzi, ale to wszystko praktyka, wszystko obserwuję. No po prostu mam trochę we wolierze gołębi, a zresztą troszeczkę nie poszło tak jak po mojej myśli. Wcześniej na filmikach mówiłem, miałem problemy, znaczy niespodzianki. Weszły mi do gołębinnika lotowego, do samic psy. Nie, do, po prostu przyjechałem na wieczór. Obchodziłem gołębie i musiałem je domknąć. Później za tydzień żona mi wypuściła od samców samice, nie zrozumiała obiegowej metody. No i dlatego to wszystko się kumuluje. Nie jest tak jak po mojej myśli, ale uczymy się. Uważam, że nie jestem jeszcze taki jak i stary, może jeszcze jest czas, że te wyniki powinny jeszcze lepsze przyjść. I metody się nauczę i będę chciał raczej je ociągnąć jako klasycznym, żeby partnerzy zawsze, uważam, że przylatuję z lotu, żeby miał pewnego partnera w domu, żeby go witał. Najlepszym gołębnikiem jest najstarszy gołębnik, tak uważam, bo najwięcej tu by zostało wychowanych gołębi dobrych. W 2018 z tego gołębnika byłem 70-71 w kategorii maraton w Polsce. W 2018 był najlepszy tu czempion w kategorii B w oddziele. W 2019 z tego gołębnika miałem też na młode 90 czy 90 przodownik w Polsce. Dlatego to takie wspomnienia się pamięta, jak się człowiek już pokazuje w Polsce 70 miejsce, 90, 12 przodownik w derbach. To właśnie wszystko się działo tutaj w tym gołębniku, jako jeden z najstarszych gołębników. To jest z innej posesji, z innego podwórka przewieziony, przeniesiony, przewieziony. I były tu najbardziej te efekty. No, jestem zadowolony. Czekamy teraz na efekty z innych gołębników. Pokażemy wszystkie moje gołębniki. No zobaczymy coś. Będzie się rodzić. Kolejnym gołębnikiem jest właśnie ten gołębnik z 2021. Tak, dokładnie, bo to jest prezent od żony na Mikołaja, za który mogę podziękować. Są w tej chwili młódki, w nim będą lotowane młode. No to jest moja cała posiadłość tych gołębników, troszeczkę jest tak trochę porozrzucane, no ale sytuacja taka, żeby tu prezent, tu przeniesiony stary, dlatego tak to wszystko. Teraz trochę wizję mam inną, jakbym to od początku zaczynał, to jeszcze bym po długości postawił sobie przy tamtym magazynie gołębniki, ale to zobaczymy powolutku, po pracy, jak skończymy pracować. Dziękuję za popieranie mnie, za kibiców, za ludzi, którzy poświęcają mi czas na oglądanie filmów moich i za podpowiedzi, które naprawdę są mi przydatne. Ja jestem niby może nie młody, ale uczę się lotować na metody różne, klasyczne, czy po prostu z każdym podpowiedzią cenię każdą podpowiedź. Dziękuję, pozdrawiam, dobry lot.